No i teraz najważniejsze składniki, czyli imbir, cytryna i sok z czarnego bzu. Pod nogi. Szybko przed wyjściem pokażę Wam, co mam dzisiaj na sobie. Założyłam taką króciutką marynarkę, którą kupiłam kiedyś na promkach w Zarze. I w sumie jej jeszcze nigdy na sobie nie miałam, więc to jest premiera. Pod spodem mam taki topik również z Zary. No i spodnie te, które w ostatnim vlogu pokazywałam Wam z Massimo Dutti. Kolczyki są z Lilu i pierścionek z Tousa. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobota i jestem tutaj z Monią. Ładny płaszczyk swoją drogą. No właśnie, ubrałyśmy się tak samo. Meci, meci. Ale słuchajcie, najlepsze jest to, że moja przyjaciółka Oliwka, pozdrawiam serdecznie, bo na pewno ogląda film, bo ona ogląda wszystkie. Ona słucha już vlogmasy, ogląda. Nie, to co ja? Nie, to co ty. Dominika też, nie? Ale Oliwka jest zawsze w temacie. Ja czasami tak sporadycznie, ale no... Ale Monia, ona ogląda z Filipem zawsze, razem oglądają. Co ty mówisz? No mówię. Jezu, to psychofanka. Tak, także pozdrawiamy buziaczki. I co miałam powiedzieć? Aha, że Oliwka też kupiła ten sam płaszczyk. On jest zborna, to jest alpaka. Jest genialny, jest idealny taki, wiecie, do samochodu. Ja mam go dzisiaj pierwszy raz i tak jak wsiadłam do samochodu, to się zastanawiam, czy na pewno odpiłam wszystkie metki. Ja się chciałam zapytać, co to za spóźnienie, moja droga? Spóźnienie było spowodowane tym, no, że dzisiaj, dzisiejszego poranka postanowiliśmy dzieciom zrobić naleśniki. I jeszcze włosy były do umycia. Ale włosy były dosyć szybko. Się patrzą na ciebie, co ty robisz. Tak? Kogoś jeszcze to dziwi? Chyba nie zauważycie żadnej różnicy, ale vlogi się teraz... Znaczy ja nie nagrywałam, więc teraz dziwnie się czuję, bo mam kamerę w ręce. Ale jak słyszycie, no jestem lekko przeziębiona. Oczywiście przeziębiłam się o dzieci. Myślałam, że jednak będę twarda i się nie dam, ale niestety troszkę mnie rozłożyło. Jestem już na końcówce, więc myślę, że już teraz będzie tylko lepiej. Później jeszcze tylko ospa, bostonka i... Nie, ospa mam nadzieję, że nie. Bostonkę już miałam i to złapałam od twojego syna. Ja wiem, tylko że niestety bostonkę można przywieźć kilka razy. No i gdzie my jedziemy? Jedziemy do Action, ponieważ chcemy nagrać dla Was film już za tydzień, myślę, że nam się to uda w weekend, z kalendarzem adwentowym dla dzieci. Będziemy szykować taki fajny kalendarz, naprawdę fajny. Głównie tutaj, że tak powiem, no Monia jest organizatorką jakby całego wydarzenia. Bo ja jej powiedziałam już na wstępie, że u mnie listopad jest szalony i ciężko będzie mi cokolwiek tam, wiecie, jeszcze wcisnąć. A właśnie, ja mogłam ci wziąć te kubeczki. Także Monia tutaj ogarnia bardzo pięknie i zresztą bardzo ci dziękuję za to, że to tak fajnie pociągnęłaś ten temat, bo nie wiem, czy sama bym to zrobiła. Ale nagramy dla Was właśnie fajny filmik, będziecie mogły się zainspirować. Ja postaram się go wrzucić tak, żeby jeszcze do grudnia był jakiś taki tydzień mniej więcej. Jeśli będziecie miały ochotę, możecie się śmiało zainspirować i sobie po prostu zobaczyć. Będziemy wrzucać linki do rzeczy, które znajdą się w tym kalendarzu adwentowym. Wszystko Wam opowiemy, co i jak to do tego się przygotować. I będziecie mogły sobie jeszcze to wszystko, myślę, ogarnąć trochę tak na ostatnią chwilę, ale myślę, że tak. Natomiast... No my chcemy mieć wszystko przygotowane na pierwszego, ale tak naprawdę nie można...
można robić taki kalendarz też w międzyczasie tak zwanym. Przecież można robić na przykład co tydzień sobie przygotowujesz na przykład na kolejny tydzień. No my chcemy mieć wszystko zrobione już na pierwszego, żeby było już... No i też do filmu, nie? No tak, żeby też... ale mam też dla was dobrą wiadomość. Święta są też za rok, więc będziecie mogły się zainspirować tym filmikiem również za rok i się przygotować. Też zależy, w jakim wieku macie dzieci, bo na przykład uważam, że dla takiego rocznego dziecka, na przykład tak jak Micia, to jeszcze za wcześnie. Dwuletni też jest tak so-so. Tak, na pograniczu, nie? 2,5 już myślę, że spoko. Także... Zapominam, jak się zmienia te... Aha, bo ty masz automat. Ja jeżdżę na co dzień automatem, a tutaj jest biegówka i czasami się zapominam. Pokażemy wam też asortyment w Action. Ogólnie będziemy chyba jeszcze w Tigerze. W ogóle nigdy? Nigdy nie byłam w Action. Mam nadzieję, że ten będzie dobrze zaopatrzony, bo wiesz, to też zależy. Ja w sumie w tym nie byłam nigdy. Zawsze byłam w tym gorlickim, ale no zobaczymy sobie. Pokażę wam asortyment, co możecie teraz też fajnego tam dostać, ale no ogólnie ten nasz kalendarz będzie taki dość, powiedziałabym, tak na bogato, nie? W sensie będzie tam dużo rzeczy różnych, zadania tak, i taki, no tak, wiecie, taki, tak, to będzie no. taka... Raczej taki cukiereczek. Faktycznie dużo rzeczy tutaj powymyślałyśmy. Może będzie też, wiecie, zadanie typu pójście na lodowisko i tak dalej. Nie chcę wam zdradzać, bo do tego będzie osobny film. Jest ten lumpeks. Ale zobaczycie. Wiesz, dlaczego zwracam uwagę teraz na lumpeks? Bo ostatnio widziałam u Dominiki Tworek, jaką sobie kupiła piękną marynarkę wełnianą, beżową za... Tak, w lumpeksie. Za 20 zł. Ale Monia, dziewczyny z Love and Grace Shoes, one cały czas chodzą do tych lumpów i wybierają takie, wiesz, rzeczy, no takie perełki, a ja wchodzę i ja totalnie, Matka, ja mam od razu zwrotkę, Matka, ja nie jestem w stanie w ogóle nic znaleźć. Ale ja też kiedyś słyszałam, że w mniejszych miejscowościach jest lepszy asortyment. Może często, też tak być. Że w tych dużych miastach, że jest gorzej z tym, ale nie wiem na ile to jest prawda, bo nigdy nie sprawdzałam. Ale wiesz, w Krakowie pamiętam, że też Weronika Załazińska, jak jeszcze tutaj mieszkała, to ona chodziła i też pamiętam, że jakby ona mi się kojarzyła z tymi second handami. Jak to Miroszka mówiła, nasza mama. Szmateks? Nasza mama też chodziła. Tak, to wam już opowiadałam kiedyś. No dobrze, no to idziemy i zaraz wam pokażemy. A ten jest ładny taki, popatrz. Kalendarzyk. Nie, to nie kalendarz, to jest jakiś notesik. A, to jest kalendarz. W sumie popatrz. Wcale nie głupi jest. Fajny, fajny. Fajny, nie? I popatrz, taki zwykły. Fajne szklaneczki kryształowe na wodę albo na drinka. Ja sobie wezmę te złote widelczyki, bo mi się przydadzą. A ja bym chciała złote... A czekaj, a nie ma złotych tych? Łyżeczek? Łyżeczek? Nie, nie. A myślę. Poczekaj. Tu jest zestaw taki. Wszystko złote, ale mi by się przydały takie. Jakieś będą ciasta i inne rzeczy. 10 zł. Tak, 6 masz. Ja bym wzięła taką, patrz Monia, no po 4 zł, no to wiesz, to do sesji super. Chciałabym takie jedne dla Aleksa, bo będę też nagrywać to intro, nie? A to z nimi będziesz też? No, żeby na chwilkę, żeby weszli. Co, które myślisz, że najfajniejsze? Takie, żeby on to założył. Tylko tu jest takie przyniszczone troszkę. A nie ma innego? No jest jeszcze tam na końcu. No dobra, to wezmę. O, to ciekawe też. Tak, bardzo ładne, no. Te fajneczki. Nie wiem, czy jest to nie. Jakieś ciasteczka na czekoladę. Monia, tu są, popatrz, tu są takie stemple christmasowe. To nie jest głupie. O, można było, tylko czym to się... Aha, jest tutaj. Jest. A, no to fajne, to bierzemy. No, ile? 3? Czy 2? Nie, 2, bo skarżyli w kontorze razem. No tak. Nie potrzebują mieć osobno. No to wiesz, i to kosztuje 6 zł. Tutaj takie fajne tasiemki, zobaczcie, i one kosztują 8,70, więc też bardzo spoko cena. Tutaj taka torebeczka. Ale aha, nie że mamy taki zestaw. Ile tego jest w środku? 5. No to mało, to co nam to daje? Znaczy one są trochę duże, to by było super, no tylko że są no, trochę fajne. Jak je włożyć do tych domków, fajne. Troszkę są za duże. A, tutaj są jeszcze takie. Popatrz, takie.
Ile tego? Tutaj jest 10. Może to by się zmieściło, bo wydaje mi się, czekaj, otworzę może jedno jakoś troszkę. A tutaj są otwarte już jakieś. Jak to w środku wygląda? Aha, tak wygląda. Ma fajne puszki na ciasteczka na przykład. Co robisz ty? Ojo, patrz jakie to rybeczki, super. Takie o, proste, ale ładne. Fajne. Przepiękne. Ta jest taka porządniejsza. Bo tak, bo do czegoś trzeba będzie włożyć te rzeczy. No mogę, możemy dobrze włożyć na razie tutaj. A to jest, aha, taka jeszcze jest. Ale nie, ta chyba ładniejsza, nie? Mhm. Ja bym taką wzięła jakąś. Dla mnie? No na przykład, bo Alex by miał, Alexowi bym mogła mieć renifera. Ale masz przecież jeszcze te okulary. Wiem. Spoko. No. To się wykorzysta. W Tigerze dostaniecie też takie piękne pudełeczka, zobaczcie. Na ciasteczka, macie różne sznurki do pakowania, jutowe, ozdoby, kokardki. No tutaj jest wszystko. A może z tym wałeczkiem? Możesz taki. Ten wałeczek jest fajny, ale nie wiem, czy ci pasują takie małe. No jaka jest cena? Ja mam właśnie taki wałeczek. Tych malutkich to będę bardzo dużo robić, kurczę, ale mają wałeczek. Nie wiem, jaka jest cena. Chyba, że jeszcze w klepku zobaczysz. Jesteśmy po zakupach, jak widzicie troszeczkę tych rzeczy jest. Tutaj też kupiłam takie akcesoria do zdjęć, które będę robić jeszcze w listopadzie, ale to będą już zdjęcia, które będą wchodzić w grudniowym klimacie instagramowym. No ale resztę chyba pokażę Wam po prostu już przy tym filmie, który będziemy nagrywać za tydzień. Tak, mam jeszcze urodzinki Mici, także też kupowałam jakieś rzeczy i wzięłam sobie kalendarz adwentowy z Linda. I jedziemy do domu. Ja właśnie wróciłam do domu, póki dzieci nie ma, ja muszę to wszystko pochować, bo jakby oni to zobaczyli, to będzie po prostu szał. Ale naprawdę fajne rzeczy udało nam się kupić, wszystko będę Wam pokazywać. Nawet kupiłam widelczyki złote w Action, znaczy złote. Ze złotem to one nie miały nic wspólnego, ale tak, w kolorze złotym. Ogólnie przygotowanie takiego kalendarza to jest nie lada wyzwanie i naprawdę trzeba bardzo dużo energii i czasu pracy na to poświęcić, ale myślę, że wyjdzie taki czadowy kalendarz, że dzieciaki po prostu będą zachwycone. Mam nadzieję, wprowadzimy ich w taki fajny klimat świąteczny. Póki jeszcze są małe i wiecie, Mikołaj jest na topie, no to chcemy to wykorzystać, no bo nie wiadomo też ile to potrwa, a te lata tak uciekają, także mam nadzieję, że te nasze starania się opłacą. Ja już tak powiem Wam, od tygodnia mam zatkany nos i już chciałabym czuć się dobrze, ale jeszcze jestem taka troszeczkę, wiecie, no nie do końca. Ale mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się wyjść chociaż też gdzieś z dzieciaczkami, żeby skorzystać z tej pogody, także no. Zmywarka zakończyła swoją pracę, pralka zakończyła swoją pracę, także muszę się za to zabrać i później pewnie się zbierzemy na jakiś obiad. Także też Was zabiorę ze sobą, oczywiście jak zawsze. Ostatnio Alex w przedszkolu miał robione zdjęcia, no i później można było je wykupić bądź nie, ale oczywiście, że wykupiliśmy, dlatego że ja do dzisiaj mam te wszystkie albumy przedszkolne i to jest taka pamiątka. Takie zdjęcia uważam, że są na wagę złota, tutaj jest cała jego grupa przedszkolna, nie będę Wam oczywiście pokazywać, pokażę Wam tylko zdjęcie Alexa, ale no są też panie wychowawczynie, także no coś pięknego. Tam na górze jest zdjęcie grupowe, a tutaj jest Aleksik, fajna taka scenka, super jest to zdjęcie, także mamy pamiątkę, no ekstra. Jesteśmy na placu zabaw. O, i szaleństwo. Ale powiem Wam, że jak jest cień i nie ma słońca, to jest tak zimno. No, dawaj. A tutaj kurczak stoi mały. Mia! Pokaż się. Cześć! Wróciliśmy z placu zabaw i zaraz robimy jakąś ciepłą herbatę, bo zmarzliśmy tak naprawdę. Dzieci były ciepło ubrane, a ja tak sobie, więc mam nadzieję, że się nie doprawię jeszcze.
Paweł na zakupach, ma przywieźć jakieś jedzonko, mieliśmy iść do restauracji, ale powiem wam, że totalnie się nie czuję, żeby iść do restauracji, więc przywiezie do domu. Mi było totalnie obojętne, co dzisiaj zjemy, bo ja też jakoś tak, wiecie, super smaku nie czuję, jak jeszcze mam cały czas zatkany nos, ale padło na hinduskie. Także zobaczymy, co dzisiaj Paweł tutaj nam zaproponuje. Pokażę wam później. On ma jakiegoś tam hindusa food trucka, którego kiedyś jeszcze pracując w innej firmie często jedli, bo był pod firmą. Co tam? Oj, no to widzisz, musisz zabrać, bo to niebezpieczny dla Miusi. Aleks zawsze woła, jak jest jakiś mały element, bo wie, że Miusia nie może takich elementów brać. Także naprawdę super, fajnie, że zawołałeś. Mogę tego? A co ja mam? Jeszcze raz mi powiedz. Butter chicken. I chlebki. Cieplutkie. No dobra. Testujemy. I kto tak ziewa? Bardzo dobry był ten hindus. Przejedliśmy się wręcz, można powiedzieć. Boże, jakie to jest kochane dziecko. Ono się tak tuli cały czas. Już, idziemy się bawić. Gramy z Aleksikiem w szachy. No, jedziesz. Ułożyłeś już? Z lekkim opóźnieniem, ale nadrabiam voice'a. Teraz mam nokauty, więc jestem dużo w tyle, ale powoli, powoli. Dzisiaj tak dzieciaki szalały. Akurat pokazywałam wam te momenty, w których grzecznie się bawią, ale po prostu tak szaleli, ja nie wiem skąd oni mają tyle energii. Też bym tyle chciała, ale... Także herbatka i do zobaczenia w następnym vlogu. Dzieciaki, pa!